Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj niesamowite rzeczy, cztery nowe ikony w jednej paczce. Do tego nagrody za FC i traf do pierwszego składu. A dobrze wiecie, jaki mam potężny składzik, dlatego dzisiaj potężny demik. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką ikonę trafiliście z najnowszego eventu. Chyba, że trafiliście więcej, to dajcie znać o tym również. No i moi drodzy, zaczynamy podwójnym walkoutem, ale... No, bez szału, ale lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, 15x85+, 10x84+, mocny content na raju i od razu pierwsza paczka ikona. Mamy Włochy, mamy Donnarumę. No dobra, ale teraz pytanie, jaka ikona tutaj wleci, czy będzie coś do pierwszego składu? Oj, 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 jest potężny Xavi, znakomity pomocnik. Wszystkie statystyki są naprawdę przekozackie. No i jest Xavi trafiony. Mamy pierwszą ikonę. Wartość chyba w okolicach 100 tysięcy. Jest też Cristiano Ronaldo. Potężny Portugalczyk. Nie ma go na rynku przez te ewolucje wszystkie. 100 koła Xavi. Okej, okej. 4 playstyle. Coś tam w środku pola może ogarnąć. Okej, no dobra. Pierwsza paczka rewelacja. No bo od razu trafiamy ikonę. No ale czasami jest tak właśnie, że jak już na początku będzie ta ikona, to w drugiej, trzeciej i tak dalej nie będzie tej ikony. No i mamy potwierdzenie, bo jest Portugalia i ESP i Manchester City, czyli to musi być Bernardo Silva, a wraz z nim Osimhen. W sumie ciekawe, czy Osimhen odejdzie z tego Napoli. Tyle się zawsze mówiło co sezon, czy odejdzie, no i w końcu cisza. No to trzecia paczka, 5x85+. No i nasze 15x85+, dało jedną ikonę, ale nic więcej, ani hero, ani kolejnych ikon nie było. Mamy Grzesia Kobola na pierwszym walkoucie. Zobaczmy, czy coś oprócz Grzesia tutaj wjeżdżało na rejony. Jest znowu Bernardo Silva, matko jedyna, ile można, ile można, ile można. No i 10x84+. I nie widzimy tych pięknych flar, za to widzimy Hiszpanię i Śpeczy, to musi być Parejo. No właśnie, już teraz można też mówić oficjalnie, że mamy lipiec, a oprócz Parejo Rodri. A więc podwójny hiszpański walkoutik, Rodri, Parejo i to tyle. Okej, moi drodzy, przechodzimy do nagród za FC na naszym koncie, 14 winków zrobione, no i teraz czy te 14 winków przyniesie nam coś spektakularnego, za momencie się przekonamy, Gündogana bierzemy do klubu, no i teraz sprawdzamy, piczki, 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 czy tutaj może się coś podziać od razu, ikona 95+, z nagród w pierwszym piku euro, nice, ej spoko, patrzymy dalej, patrzymy co będzie w drugim piczku, początek rewelacyjny, tutaj Luka Modricia przepalimy pewnie na jakieś tam wymiany, bo tego architekta też będzie trzeba przy okazji robić. I w trzecim piczku druga ikona! Co jest grane? Dwie ikony! Matko jedyna! Za nagrody, okej! Ej, spoko, dwie ikony, a teraz jeszcze piczki 94+. Jakiś Cristiano Ronaldo by się przydał, tak? Zobaczmy, będzie Musiala. Dosyć standardowe są te piki. Naprawdę nie widzę tutaj nic nowego. Teraz Dybinia Lewandowski jeszcze pewnie będzie, zobaczycie. Declan Rice. Tak myślę, tak myślę. I tak nie mam na co przepalać, więc biorę 9-4, żeby nie było dupla. No dobra, okej. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście TotalBet, który przygotował dla Was po raz kolejny kursik 200, tym razem na zwycięstwo Holandii w meczu z Rumunią. A co trzeba zrobić, moi drodzy? Wystarczy zarejestrować się z kodem United, zaznaczyć zgody marketingowe oraz aktywować konto. Następnie postawić złotówkę i uwaga, tylko i wyłącznie złotóweczkę na zwycięstwo Holandii. Także wchodzimy Rumunia, Holandia. Dzisiaj wieczorkiem, właśnie pod wieczór ten mecz się odbędzie i słuchajcie, za złotóweczkę stawiamy i tak naprawdę to wszystko, jeżeli Holandia wygra, no to taki kursik 200 Wam wejdzie, a ponadto mamy też 3 zakłady bez ryzyka i to się wszystko łączy i w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji możecie zagrać takie 3 kupony od złotówki do 111 zł, jeżeli wejdzie, wygrywacie, jeżeli nie, to wiadomo, zwracają Wam na konto, ale uwaga, nie możecie tego łączyć z total kursem 200, czyli tego meczu Holandia-Rumunia w ogóle nie możecie dać na taki kupon zakładu bez ryzyka, także nie stawiajcie tego, pamiętajcie o tym, jeżeli korzystacie tutaj z tego kursu 200 na zwycięstwo Holandii. No i cały czas trwa Euroloteria TotalBet, 300 tysięcy złotych w puli, 100 tysięcy złotych główna nagroda, a wystarczy postawić kuponik za 25 zł o kursie minimum 2-0 i otrzymujecie jeden los. Także moi drodzy, trzymam kciuki za Was, może komuś się uda zgarnąć, 128 osób wygrywa codziennie w łącznej puli 5 tysięcy, no a i oczywiście potem na samo zakończenie wielkie finałowe losowanie, w którym mam nadzieję, że ktoś z Was wygra.
Austria. A tak prezentuje się mój kuponik: zwycięstwo Holandii, Brazylii oraz Austria, Turcja. Obie drużyny strzelą za 100 zł do wygrania 435. Jak widzicie, nie ma tutaj podatku, bo gdy na kuponie mamy 3 zdarzenia o minimalnym kursie 1-3, to podatek na to nawet nie obowiązuje. Także moi drodzy, wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, że oferta skierowana tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Moi drodzy, paczka za 100 tysięcy końców, numer 1 za nasze nagrody. Mamy się i Anglię, ojejku, to będzie ta pani z Chelsea, pani Bright, to znaczy, że 85 overall, dramat, za 125 tysięcy. I zobaczmy. I jest Martin Odegaard. Okej. To jeszcze jedna wymienna, 4 razy 85+. No dobra, będzie Bernardo, ale niestety bez specjalnych flar. To oznacza, że nagrody nam nie przyniosą. Chociaż co ja będę narzekał, dwie ikony trafiłem w pikach, no spokojnie. Mamy Bernardo plus Ter Stegena. Portugalia, Niemcy na lokaucie. Czy to nie jest spoiler? Czy to nie jest spoiler, widzowie, jaki będzie półfinał? Niemcy wygrają z Hiszpanią, a Portugalia z Francją. Ale byłyby jaja, gdyby taki podwójny lockout się potwierdził. Przypomnijcie mi o tym, jeżeli tak faktycznie się stanie. Dobra, mam tutaj paczkę ze specjalną kartą i to będzie, ojejku, Chorwacja PO, Stanisic 94, więc niestety lipa. No i teraz, moi drodzy, została jeszcze paczka, słuchajcie, z trzema tocami. Paczka z trzema tocami. I zaraz zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj poleci. Paczuszka z trzema totsikami za FC. I to nie jest dobry znak. No i tutaj naprawdę liczę na boom. A będzie! Vinicius Junior! Matko jedyna! Co tu się podziało? Już myślałem, że te nagrody nie oddały, a tu jednak Vinicius Junior, tocik, matko święta, jak leci na początku taki goloin, no to potem wiesz, że nic ciekawego nie będzie, a tutaj Vinicius Junior wjeżdża na rejony, 1,6 miliona końców, niesamowity, znakomity, no i będzie ogromna rozkminka, jak tego Winiego wcisnąć do składu, widzowie, pomóżcie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. W ogóle ta debinia wymienna? Widzieliście to? No dobra, widzowie, Vinicius Junior dołączył do składu i plan jest następujący. Vinicius wleci za Salaha, a my zmienimy formację, bo Valverde ma pozycję PS i zagramy LS i Eneczka Haaland Vinicius i na PS-ie właśnie Valverde. No a w trakcie meczu wiadomo, że to się wszystko pozmienia tak jak należy. No i powiem wam, że ten skład jest przekosmiczny po tym kolejnym znakomitym trafie. No ta ławka przede wszystkim, no to jest Salah, Kane, Ferdinand, Garnatnie, Nazario, jej. O, ale za to mamy ikonę i to będzie Xabi Alonso. 84 raz trafiamy, tym razem Xabi Alonso za architekta, wersja 95+. Witam serdecznie, Xabiego Alonso po raz kolejny. Moi drodzy, kolejna paczuszka za 725 tysięcy końców. I co tym razem przyniesie nam, zobaczymy. Moi drodzy, leci Argentyna, więc Zanetti na pierwszym lokaucie. Karta jak najbardziej godna polecenia. Trafiliśmy na raju, a tym drugim! Thierry, Henry! 96 overall! Wspaniała wiadomość, oj, jeszcze Sanchez, Thierry Henry, moi drodzy, warty ponad, o kurde, 3 miliony końców, let's go, wow, to jeszcze Pirlo, co jest grane, 4 ikony w paczce za 725 tysięcy, no to jedziemy, proszę państwa, paczka za 725 tysięcy końców, niech odda, jest ikona, to wiemy, jest Hiszpania, jest SP, czy to będzie Xabi, nie, to będzie Xavi plus, ale pytanie kto, 94, czyli to może być jeszcze wyższy overall, okej, to już jest potencjał na coś mocnego, bo to nie może być 4 ZG.
ale może być taki sam overall jak Chubby Alonso za 94. A on ma 95. Zobaczmy, co oprócz nich w tej paczce. Jest podwójny walkout ikon. To prawda, ale o mój Boże. To tylko Fodder i McManaman. I w tym piczku, proszę Państwa, mamy ikonę Zanettiego! Kapitalne zakończenie, ale szkoda, że kolejny duplikat, no.